hobby podjęło się zadania zrobienia najbardziej polskiego zestawu, jaki się tylko da. Dlatego polskie klocki, polska wojna, polski żołnierz, a do tego płotka! WTF, WTF, WTF! Siemano, klockowe siry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście z płotką to był żart, bo to jest 1939 rok, więc tutaj płotka no już dawno była za tęczowym mostem, jeżeli biorąc pod uwagę roczniki, w których dział się Wiedźmin. Niemniej cała reszta tutaj, moi drodzy, jest racją. To znaczy, spotykamy się z tym polskim naszym producentem klocków. Co ważne, nie tylko klocki są polskie, firma jest polska, ale są też w Polsce produkowane, bo tego też nie dodałem w intro, więc czy można bardziej polskiej? No jeszcze flaga faktycznie jest. Wszystko się tutaj po polskiemu, można powiedzieć, zgadza, moi drodzy. Skąd ten zestaw? Ano stąd, że po pierwsze, od dawna mówię wam, że będę chciał dawać więcej kobi, tak mówię i mówię, ale coś mi to nie idzie, więc teraz obiecuję obietnicę spełnić i będę ich kupował więcej. Po drugie, dwa tygodnie temu rzucałem tutaj czołg, który otrzymałem od Rafała i tam narzekałem, że faktycznie brakuje mi figurek. I stop, 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 hejt, stop, moi drodzy, ja wiem, zaraz się zacznie hejt, że jak to nie do polskiego czołgu, polskich tych chcę, no ja wiem, moi drodzy, natomiast no, mamy tutaj kilka tych opcji, pewnie będę kupował jeszcze inne. Natomiast wiecie, podeszłem trochę do tematu, jak aktualnie za naszą wschodnią granicą, tak? Czyli, że Polacy po prostu zdobyli ten czołg. Że to jest nieważne, po prostu chciałem tam mieć figurki i moi drodzy, mam i te paki, battle paki można by rzec, people paki, od dawna za mną chodziły, bo nie tylko mają super cenę w stosunku cena do jakości, bo otrzymują tu trzy figurki oraz, no właśnie, w tej wersji konia, w innych wersjach widzicie, jest jakaś skrzynia z osprzętowieniem, czy jakieś, nie może zasiekiel bardziej worki. O, tutaj nawet minę mamy, spójrzcie, no kurczę, w British. Nie no, naprawdę wygląda to wyśmienicie i zapewne tych paków też będę kupował więcej. Spójrzcie, nawet w tak małych zestawach mamy do czynienia z nadrukami, a nie naklejkami, więc czy można chcieć czegoś więcej? Można chcieć, żebym w końcu to pudełko otworzył, a nie tylko, moi drodzy, tutaj gadał, więc już to czynię. Czynię również to, że spokojnie, już więcej kobików, mówię, powoli do mnie zmierza, więc jeżeli lubicie kobi, jeżeli podobają wam się moje recenzje, to zapraszam was do zostawienia subskrypcji, najlepiej wraz z dzwonkiem, a wtedy będziecie na bieżąco, a myślę, że niedługo może wam szczena opaść. Jak to wygląda, jak otwieramy? Wygląda to tak. Mamy tutaj faktycznie konia, który jest nieopakowany. Cała reszta już pięknie w foliki jest tutaj opakowana. Karton ten jest trochę miększy niż ten zestawów, ale wiecie, to nie dziwi też biorąc pod uwagę faktycznie cenę tego zestawu. Czekajcie, ja już tutaj sobie otwieram i zaraz omówimy sobie, jak to wygląda. Mamy w dwóch woreczkach, w jednym, jak widzicie, mamy czapki i sprzęt. I buty, kurczę. O, i buty. Oni mają buty? Co? A tak, bo to są te nowe figurki Kobi. Ja oglądałem transmisję na żywo, jak oni to rzucali, że te nowe figurki Kobi, tak, miały mieć zmienialne buty, racja. No i faktycznie będą miały te buty zmienialne. No i to jest, moi drodzy, szok. Są oczywiście rzeczy, które firma Kobi robi lepiej niż Lego. I myślę, że to jest jeden z tych przykładów. No, aktualnie figurki będą mieli bardziej zaawansowane niż Lego. Czekajcie, jedna figurka ma buty. Buty, tak, jedna ma buty, a pozostałe będą miały buty wkładalne. Wygląda to tak. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o jakość tego. Nie chodzi mi o samą jakość wykonania, bo tutaj oczywiście nawet nie muszę mówić, że Kobi to jest najwyższa liga. I jak Lego ma 10, tak spokojnie Kobi też tą dychę ma. Natomiast jakoś bardziej mi chodziło o jakość spadania tego. Czekajcie, o dobra, to pod pewnym kątem tylko wchodzi, to jest ważne. Ten but nie jest obracalny, nie możemy mu tej kostki o 180, a nawet 370, a nawet 720 stopni wykręcić. On wchodzi i się, nie, trzyma się w miarę, a jak schodzi, schodzi. Okej, trzeba włożyć siłę, jak z rączką, zupełnie jak z rączką, ale no moi drodzy, sam fakt, bo jak ten but jest dobrze wykonany, widać sznurówki, podeszwa, tutaj wszystko zarysowane pięknie, naprawdę jest ok. Brakuje nam tutaj jakiejkolwiek instrukcji, więc musimy składać jedynie z tego, co widzimy na opakowaniu, a że wszystkie trzy figurki są chyba inne, no obym się tutaj, nie, dobra, najwyżej się pomylę, moi drodzy, i trudno.
Jedna figurka, czekajcie, bo jedna ma te buty wyższe, dobra, tą wyższą możemy sklecić. Tutaj na wyższej jest pan z uśmiechem, czekajcie. Ten pan się zdecydowanie nie uśmiecha. Ten również, dobra, z dwóch posępnych panów i jeden, który się cieszy, bo on bucików nie musi zakładać i pewnie się cieszy się z tego, że rano może oszczędzić te kilka minut na wiązaniu bucików, bo on w bucikach śpi i on jest tutaj w takim oto jeszcze hełmie. Dobra, czekajcie, w ogóle zmontuję sobie wszystkie i wtedy wam dopiero pokażę, a ci dwaj są identyczni, dlatego nie są identyczni, nie są chyba identyczni, zaraz się przyjrzymy dokładnie, nie są identyczni, dlatego oni mają inne czapeczki chociażby i dlatego przyjrzymy się zaraz całości, gdy ja już sobie to zbuduję. No i moi drodzy, kupując ten zestaw, spodziewałem się, że będzie dobrze, ale nie spodziewałem się, powiem wam szczerze, że aż tak. No jestem pełen podziwu, ale może zbliżmy wam to lepiej pokazać. Zacznijmy od tego, że bardzo podobają mi się te odlewy nowe, w sensie figurek. Widać, że są lepsze niż faktycznie stare, więc co mówię, bo zazwyczaj oceniałem dużo starsze modele figurek, więc mam mega porównanie. Te buty naprawdę robią robotę. Podobają mi się również to, że spójrzcie, trzech różnych żołnierzy, trzy różne nakrycia głowy. No naprawdę robi to dobre wrażenie. W sensie, wiecie, czujemy się tutaj dopieszczeni, można by rzec. To nie jest trzech takich samych, jak w Lego czasem w Battle Packach, trzy takie same figurki i fru. Tu każda figurka się czymś różni i niesamowicie mi się to podoba. Tak samo czuję się dopieszczony przez to, że dostaliśmy takie podstawki tutaj na stopy. Przez to figurki się faktycznie nie wywracają i możemy postawić je sobie na półce i już to jakoś w miarę fajnie wygląda. Dość duże wrażenie zrobiło na mnie tutaj też ten gumowy element. Na przykład mamy w innych klockach takie na szable, a tu spójrzcie, mamy to na broń. Jest to zrobione naprawdę spoko. Faktem oczywiście to jest gumowe, więc przy zabawie gdzieś tam może lekko zjechać i tak dalej, ale jak stoi, naprawdę wygląda no imponująco wręcz, gdy jeden jeszcze będzie miał jedną broń na plecach, drugą w rękach. Odnośnie broni, to spójrzcie, jakie mamy tu rodzaje. Mamy taką oto jedną, jeden pistolet, drugi oczywiście tam ma na plecach, on ma akurat ten model tu włożony, drugi zdecydowanie bardziej poważny. Wybaczcie mnie, że nie będę wam tutaj podawał nazw. No niestety magistrem tutaj militarnictwa nie jestem. Świetnie wyglądająca lornetka. Porównajcie ją sobie chociażby z wyglądem lornetki z Lego i widać, kto tutaj przoduje, jeżeli chodzi o jakość tego wykonania. To samo można by rzec z pistoletem. Kiedy inne klocki boją się tego typu elementów, Kobi się nie czai, proszę, wydaje takie elementy i naprawdę wydaje je w świetnej jakości wyglądu i oczywiście tego, co możemy osiągnąć w tak małej skali. No i mamy tutaj jeszcze konika. Faktycznie wiecie, tutaj, no cóż, druga wojna była o tyle, jeżeli mogę tak powiedzieć, ciekawa na początku, że niestety tutaj jechali na nas Niemcy i inni, a my niestety na te czołgi często jechaliśmy końmi, bo tego sprzętu nam brakowało. Dziś, gdyby doszło do wojny, oj, byłoby skrajnie inaczej. Natomiast koń nóg nie ma ruchomych, troszkę bałem się o tutaj cienkość tych nóg, ale spokojnie, są naprawdę twarde wbrew pozorom, nic tutaj raczej nie ma opcji, by się złamało. Ruchomy tutaj jest tylko i wyłącznie łeb tego konia i też w miarę ograniczony, w sensie nie sięgnie on niżej, ale jest ok. Nadrukowo też jak najbardziej, bardzo podobają mi się tutaj te włosy, ta zresztą tutaj ogon z tyłu również i oczywiście figurka spokojnie może na tym koniu jechać. I tak podsumowując, powiem wam szczerze, jest naprawdę dobrze. Za całkiem niewielkie pieniądze możemy otrzymać naprawdę spoko battle pack. Nie tylko kilka super broniek, świetnie wykonanych gadżetów, ale po prostu trzy różne, co ważne. Każda z nich jest inna figurka i wygląda naprawdę okej. Tyłów nie pokazywałem, no właśnie, bo żaden z nich na druku z tyłu nie ma, ale tak czy siak jest świetnie. Nie mamy tego, co w Lego, czyli podwójny główek. W ogóle wszystko mi się tu naprawdę podoba i oj, ale to był mój błąd, że tak mało kupowałem tych kobiet. Ale teraz postanawiam się poprawić, więc jeżeli wam się to podoba, zostawcie jeszcze raz suba, no i nadróbcie inne kobi, które już tutaj na tym kanale się pojawiały i były już nieraz, chociaż starsze i zdecydowanie wojsko też było w różnej wersji, więc nadrabiajcie. Dzięki, że byliście. Bye!